Halo, halo, witam serdecznie. Jeden z moich widzów wysłał mi filmik z powtórki, po której dostał bana. Jak wiemy i kto śledzi system banowania z peceta, jak i w ogóle te wszystkie techniki robienia dziwnych rzeczy w wocie, to wie, że może to być albo problem systemu rozpoznania, że ktoś coś zrobił i zostajemy ukarani, bądź też gracz, który został wypychany przez tutaj kolegę Konrada, został zgłoszony. Chociaż w to drugie bardzo wątpię, to raczej zawinił system, bo często jest tak, że jeśli kogoś dotkniemy, a ktoś się utopi, jesteśmy niebiescy, bo my go żeśmy zabili. Tak to system poznaje i dla mnie jest to totalnym błędem, jeśli chodzi o implementację w grze. Dlatego, że tutaj, jak widzicie, jest sytuacja taka, jest tylu do tylu, tylu do tylu i kolega Konrad chciał wypchnąć gościa po prostu, żeby zbić tego kapa, dlatego że drużyna jego zaczęła, no, że tak powiem, robić przewagę. A wyglądało to tak. Tutaj jest nasz kolega. A tutaj jest ten koleś, który został wypychany przez kolegę żółtego. I tutaj widać TDK, Arte, ciężki i TDK. No i oni tutaj zbijali kapa, ci wrogowie. Oni zbijali kapa. Jednak patrzcie na flagi, co się dzieje. I zobaczcie na te paski. I kolega, no, w sumie zrobił dobrze, bo chciał, żeby każdy sobie zrobił jak najwięcej expa, a wjazd tutaj na kapa był tylko zapewnieniem w ostateczności wygrania bitwy, tak? Bardzo często się to zdarza, takie coś. Jak i bardzo często zdarza się właśnie coś takiego, jak ten zielony pan, który po prostu chce przejąć, nie patrzy na górę, że nasi wygrywają, tylko on chce skapować bazę. No i kolega tutaj postanowił zaprzeczyć temu w kapowaniu, no i go tam wypchnął poza koło i odjechał. Także tutaj dobre posunięcie, żeby zrobić jak najwięcej drużyna, żeby zrobić jak najwięcej expa. I teraz spójrz. Kolega żółty tu strzela, a ten zielony zostaje zniszczony. On zostaje zniszczony, ale zobaczcie, po ilu nastu sekundach zostaje zniszczony i co się dzieje dalej. No i tutaj mamy po całej akcji rezultat, czyli twoje konto zostało zablokowane do pierwszego. Powód: temporary game ban for physics abuse to teammate, czyli fizyczna obraza bądź przeszkadzanie członkowi drużyny. Konto zostało zawieszone przez jeden dzień. Proszę przeczytać EULA. Ogólne warunki umowy, bla, bla, bla. I teraz właśnie pojawia się takie pytanie, dlaczego system rozpoznaje totalny bezsens, debilizm i nic z tym nie można zrobić, bo dostajemy z automatu bana, ale jeśli wysyłamy film do Wargamingu, to który gość nas wypycha i zostajemy zniszczeni, czy też zablokował nas, puknął, bądź stoi za nami, oni czegoś takiego nie respektują. Dla mnie to jest w ogóle masło maślane i to jest taka hipokryzja, bo
Jak można ufać systemowi, skoro system rozpoznaje pierdoły? To dlaczego oni nie patrzą na zgłoszone filmy jako przewinienie? Więc to jest dla mnie takie to dziwne, dlatego że no jest jak jest, ale zresztą, co tu dużo mówić, skoro oni robią takie patche, jak robią i wprowadzają syf zamiast grę rozwijać, no to co tu mówić o jakichś mechanizmach bardziej aktywnie działających niż takie bzdety. No nie wiem, dla mnie to jest po prostu totalny bezsens. Nie ma friendly fire. Gdyby było friendly fire włączone, czyli ostrzał własnego teammate'a, czyli członka drużyny, i zadawalibyśmy mu uszkodzenia, no okej, no to spoko. To rozumiem. Tylko to też powinno być z jakiejś odległości, a nie tak jak ktoś tam zajeżdża podczas strzału, czyli z jakichś 30-50 metrów, nie powinno być respektowane. Dopiero od jakiejś odległości. Powiedzmy, no ja tak myślę, ja tylko tak sobie gdybam. Ale coś takiego, no sorry, ale nie. Dzięki bardzo za uwagę. Trzymajcie się i miłego weekendu.